Zrobienia z krzaków, nic nie widać, rura w lesie, wyjęcie wody. Może pójdziemy tutaj. Ciemno jak w dupie, nie wiadomo kogo, bo to wieczór. Wyszłam sobie na spacerek, a pogoda jest taka paskudna, że naprawdę nigdzie się nie chce wychodzić. Koniec sezonu ciepłego, początek sezonu kocyka i książki. Tak, ale się ze mną przedrzeźnia. No i proszę, trochę dzikiego lasu, polanki. O, to ten krzyczał. Chyba wylazłam na jego teren. No dobra. Wchodzę tu sobie i patrzę, czy nie ma jakichś śladów zwierząt. Ale nie ma. Nic konkretnego. Tam jakieś przywrócone drzewo. Myślałam, że coś nagram, bo dawno nic nie nagrywałam. A przy okazji zrobię test nowego mikrofonu. Chociaż i tak pewnie będzie za cicho. No ale trudno. Nie nagrywam, bo też nie mam warunków w domu ostatnio, żeby nagrywać, a też nie ma co jakichś fajnych tematów ciągnąć, bo większość rzeczy już została powiedziana i takie jakby kręcenie filmów ciągle o tym samym to jest nuda. No 4 lipca 2023 to zauważyłam taką datę w Był sobie kosmos. To chyba warto się przyjrzeć tej dacie, tak? No, oby tę zimę jakoś przetrwać. Wydaje mi się, że idzie ku dobremu. Mimo, że tego pozornie nie widać. Ponieważ chleb nadal nie kosztuje 12 zł, tak jak krzyczą wszystkie różne tabloidy, tak? Że, o, straszna inflacja. Wszystko bankrutuje. No nie, no ja właśnie widzę, że u mnie na przykład w okolicy się nowa piekarnia otworzyła. Z chlebem za 4-5 zł, tak? A można i taniej rzeczy dostać, więc no... nie jest jeszcze tragicznie. Ale też powiedzmy sobie, lepsze jutro było wczoraj. I trzeba się po 7 latach tłustych nastawić na 7 lat chudych. Ale... człowiek nienawykły do luksusu, to mu nie żal. Takie spacery jak te są nadal bezpłatne. W tym roku obrodziły różne roślinki leśne, to sobie można było nazbierać. Grzyby to chyba nawet czasami jeszcze są, chociaż tu nic nie ma. Podobno grzyby rosną lepiej podczas księżycowych nocy, nigdy tego nie sprawdzałam. Ja w ogóle jakoś tak słabo się znam na rośnięciu grzybów. Po prostu znajdę grzyba, to go sobie zbieram. O, wreszcie ślady zwierząt. Słuchajcie, za ciemno i nic nie zobaczycie. Także może jeszcze coś nagram kiedyś, ale na razie to pozdrowienia i wesołych świąt, które się niedługo zbliżają. No i hej, hej.